Witam serdecznie, Jaśmin z tej strony. Dzisiaj będzie o wizach do Stanów Zjednoczonych, wizach turystycznych, tak zwanych B1 i B2, czyli tym nieszczęsnym papierku, tym nieszczęsnym elemencie grozy, który wbijają w Wam paszport, który pozwala Wam pojechać do Stanów i zobaczyć Stany. Nie pracować, nie przenieść się, nie robić jakichś interesów wybitnych, tylko zobaczyć Stany. To jest to, o czym cały czas politycy mówią, różni ludzie mówią, że to powinno być zniesione, bo jest trochę krajów w ruchu bezwizowym i nie muszą się starać o ten papier, jeżeli obywatele chcą pojechać do Stanów Zjednoczonych, mogą po prostu wsiąść w samolot. My musimy, zanim wsiądziemy do samolotu, pokazać, że takie coś mamy, że mamy zezwolenie ambasady Stanów Zjednoczonych na podróż. To, co dostajemy w paszporcie, ja powiem później oczywiście, jak wygląda ta procedura, to nie jest wiza. To jest tak zwana promesa wizowa. To oznacza, że pozwala Wam tylko stanąć na granicy. Nie gwarantuje Wam wejścia, ale z drugiej strony ułatwia Wam to wejście, bo według statystyk ludzie, którzy mają promesę wizową, o wiele rzadziej są zawracani z granicy, chyba że coś się stanie, niż ludzie, którzy przyjeżdżają z ruchu bezwizowego, bo nie mają tych informacji, które Wy za chwilę będziecie mieć, co robić, czego nie robić i już jest pewna selekcja. Już ambasador przybił Wam, że on potwierdza, że jego zdaniem możecie wjechać, więc na dobrą sprawę, no, nie będą Was tak znowu strasznie sprawdzać. Oczywiście sprawdzać trochę tam będą, więc proszę się tak nie cieszyć. Wiza B1 i B2 to jest to sama wiza. Ona pozwala na podróżowanie w Stanach, na zwiedzanie każdego stanu, który sobie wymyślicie. Pozwala też na jakieś tak zwane kontakty biznesowe, czyli na przykład jeżeli jedziecie na przykład na rozmowę o pracę. To coś takiego, to możecie po prostu wykorzystać tą wizę, nie musicie mieć jakiejś tam specjalnej. Ale nie pozwala na żadne zarabianie pieniędzy, czyli na przykład jeżeli pojedziecie i będziecie pilnować dzieci swojej siostry, to i ktoś się o tym dowie, albo się nie daj Boże powiecie to na granicy, to oni uznają to za pracę, nawet jeżeli nie dostawaliście konkretnie za to pieniędzy. Więc to trzeba uważać. B1, B2 to jest tylko do zwiedzania, do jakichś tam ewentualnie takich bardzo luźnych, nie wiem, konferencji czasami można dostać, czasami, jeżeli jesteście tylko uczestnikiem, a nie jesteście osobą zaproszoną na tę konferencję. Więc zwiedzanie, turystyka, B1, B2. Pamiętamy? Super. Pierwszą rzeczą, którą trzeba mieć, to jest paszport. Z tego co wiem, paszport biometryczny już, czyli to jest taki tam w czerwonej okładce tak naprawdę. To chyba już wszyscy mają, bo to jest każdy paszport wydany po 2008 roku. Podobno łatwo to sprawdzić, że on ma taką twardszą okładkę, że on się mniej wygina, ale nie wiem, czy to jest prawda, bo nie miałam starego paszportu w ręku od tylu lat, że nie mam zielonego pojęcia. Paszport musi być ważny co najmniej na 6 miesięcy przed Waszą rozmową z konsulem. Więc jeżeli macie paszport, który się kończy za 2 tygodnie, to czy za miesiąc, nieważne jakie są Wasze plany wyjazdowe, to lepiej wyrobić sobie nowy. Mamy paszport. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy się postarać, to jest zdjęcie do wizy. To są specjalne wymiary, to nie jest takie zdjęcie jak do dowodu, ono jest trochę inne. Ja też podam linki dokładnie, jak to zdjęcie zrobić, ale jak pójdziecie do jakiegokolwiek fotografa w Warszawie, czy w Warszawie, jak pójdziecie do jakiegokolwiek fotografa, gdziekolwiek w mieście, powiecie, że chcecie zdjęcie do wizy, to on będzie wiedział, o co chodzi. Zdjęcie to trzeba mieć w wersji elektronicznej, więc nie dawajcie się tam nabierać na żadne tam odbitki i tego typu rzeczy. To nie potrzeba. Chyba, że chcecie mieć na pamiątkę. Nie wiem. No i przede wszystkim na samym starcie trzeba za tą wizę zapłacić. I to jest zazwyczaj to, co wszystkich ludzi boli. Koszt wizy na dzień dzisiejszy to jest 640 zł, to jest ekwiwalent 120 dolarów, czy coś, chyba coś takiego. Ambasada ma swój własny kurs dolara. Nic o tym nie wiem, żeby można było płacić w dolarach, chyba że ktoś ma konto walutowe. Więc trzeba zapłacić dokładnie tą stawkę, którą oni podają. Oni tą cenę zmieniają, oni nie zmieniają jej tak często, bo by zwariowali, więc oni nie zmieniają jej tak często jak kantory względem kursu walut. Tylko zmieniają to tam raz na jakiś czas, tam raz na parę miesięcy czy coś takiego, że tam trochę idzie do góry, albo trochę idzie w dół. No w dół to się chyba nie zdarzyło, szczerze powiedziawszy. Bo zawsze idzie do góry. Ach, niedobrze są. Więc najpierw trzeba zapłacić. Trzeba to zrobić na stronie ambasady. Nie dajcie się nabierać na żadne jakieś dziwne
firmy, na jakichś prawników, którzy Wam niby pomogą załatwić Wam tę wizę. Nie, nikt nie ma prawa, nikt nie ma możliwości nawet załatwienia Wam wizy. Oni Wam mogą coś pomóc, ale to musiałyby być jakieś niesamowite przypadki. Jeżeli nawet, nie wiem, bo musicie mieć też 18 lat, jeżeli chcecie jechać sami, bez rodziców i nie możecie być karani. I na przykład, jeżeli ktoś jest karany, no to na dobrą sprawę, no nie wiem, może zatrudnić jakiegoś adwokata, żeby mu pomógł tam wysyłać jakieś pisma, starać się o waiver, ale powiedziawszy szczerze, jeżeli ktoś jest karany i to jakieś takie naprawdę porządne przestępstwa, no to nie dostanie tej wizy, niezależnie ile zapłaci temu prawnikowi. Więc uważajcie na wszelkie biura podróży, na jakieś takie dziwne miejsca. Biuro podróży to jedyne, co Wam zrobię, to Wam wystawi papier, że wykupiliście wycieczkę. I to jest wszystko. To tam nie ma, ten konsul może popatrzeć na ten papier albo nie. Więc sami idziecie, sami płacicie, naprawdę oszczędzi Wam to czas i nerwów. Ja podam dokładnie gdzie. To jest jedna konkretna strona, można zapłacić elektronicznie, więc wszystkimi kartami kredytowymi. Można też wziąć gotówkę, pójść na pocztę. Tam są druki takie specjalne, że tam przelać gotówką. Ja radzę to robić elektronicznie z takich względów, że od razu przychodzi jakaś tam informacja, potwierdzenie, macie to wszystko w jednym miejscu. Jak dostaniecie to potwierdzenie, to jest to istotne, możecie wtedy zacząć wypełniać formularz. Ja nie będę robić krok po kroku, jak ten formularz wypełnić, bo moim zdaniem jest to wystarczająco dużo informacji w internecie. Jak coś znajdę jakieś linki, to ja ewentualnie tam pod spodem tam je tam umieszczę. Ten formularz jest naprawdę nieskomplikowany. On też jest na stronie ambasady. Brońcie, Panie Boże, na jakichś dziwnych wynalazkach. Ta strona ambasady wygląda jak z 95 roku. Znaczy ta część z formularzem nie jest w ogóle responsywna, nic takiego. Więc należy się rozsiąść najlepiej przed własnym laptopem i sobie spokojnie to zrobić. I nie dajcie się nabierać na jakieś śliczne, ładne strony, WordPress, coś tak. Nie, nie. W jednym konkretnym miejscu składa się podanie o wizę. Wszyscy ludzie na świecie kładą w jednym konkretnym miejscu podanie o wizę. Tylko tam. No dobra, zapłaciliście, macie potwierdzenie i teraz jest istotna kwestia. Ta opłata jest bezzwrotna, niezależnie czy wizę dostaniecie, czy nie dostaniecie. Tych pieniędzy już nie ma, wyście już je wydali. Ta opłata jest także ważna na okres jednego roku, więc nie musicie się od razu rzucać do formularza i od razu tam wypełniać jakiś tam druczków. Nie, nie musicie tego robić od razu. Macie na to niby jeden rok. Nie wiem, czy ktokolwiek czeka jeden rok, ale no niby tak można. Nie można też tego przepisać na kogoś innego, nie można powiedzieć, no ja zapłaciłem, ale to za moją babcię. Nie, nie, nie. To jest, bo zapłaciliście, to jest wasze, nie chcecie jechać, coś się stało, to już trudno. To już trudno, przepadło, niestety. Punkt numer dwa. Formularz DS-160. To jest to, czego się wszyscy boją. To jest strasznie proste. To jest do wypełnienia online. Ja tam troszeczkę zacznę opowiadać, co tam jest, ale mówię, nie będę wypełniała tego krok po kroku, bo to jest naprawdę banalnie proste. Wchodzi się na konkretną stronę. Pierwszą rzeczą, którą się wybiera, to trzeba zastanowić, gdzie się będzie jechało, do którego, do ambasady czy do konsulatu, do Warszawy czy do Krakowa. Gdzie chcemy się udać na spotkanie z konsulem? Jeżeli to jest pierwszy krok. Znaczy, musimy jeszcze wybrać, że my jesteśmy z Polski. I możemy sobie zmienić język na polski, bo tam jest taka opcja. Jest nawet formularz, jest taka instrukcja wypełniania tego. Te wszystkie dane, które oni tam będą pytali, to Wy raczej je znacie, bo chyba raczej wiecie, jak się nazywacie, gdzie mieszkacie i takie inne rzeczy, jakie jesteście płci. To chyba nie powinno być zaskoczenie. Natomiast radzę przygotować sobie parę rzeczy na biurku, czy tam na ekranie, w zależności. Które na pewno Wam się przydadzą, bo formularz, czas sesji to jest 20 minut i w te 20 minut wypadałoby się wyrobić, jeżeli nie chcecie mieć jakichś problemów, że albo zapomniało się, albo się nie zapomniało, albo trzeba od środka, albo od początku. Więc lepiej sobie to przygotować tak, żeby to szybko poszło, raz, dwa, trzy i z głowy. Więc w ramach przygotowania do wypełnienia formularza DS-160, wiza B1, B2, turystyczna, bo oni się tam mogą pytać, jaka to wiza. To jest po pierwsze paszport, który macie, jest ważny przynajmniej 6 miesięcy. Rozmawialiśmy o tym. Po drugie, zdjęcie w formie elektronicznej. Będą Wam kazać tam ściągnąć to z dysku, więc pamiętać, gdzie to zdjęcie jest, a nie, że to gdzieś tam folder mama, / kwiatki, / coś tam, / nie wiadomo gdzie, a może jest mail. Nie. Przygotować sobie to, nie wiem, umieścić na pulpicie. Po trzecie, jeżeli pracujecie, studiujecie cokolwiek, a powinniście pracować i studiować, to na dobrą sprawę informacje, gdzie studiujecie, gdzie pracujecie, adres.
tak, żeby po prostu wiedzieć dokładnie razem z kodem, bo ja nie wiem jak Wy, ale ja nie za bardzo pamiętam, jaki jest kod pocztowy do mojego miejsca pracy. A tu Was zapytają, więc żeby nie latać, nie sprawdzać, czy do Waszej szkoły, Waszego uniwersytetu, czy gdziekolwiek tam się uczycie. Po prostu, żeby od razu mieć to przygotowane. Po czwarte, informacje o osobie, do której będziemy jechać. Jeżeli jedziecie do jakiejś osoby, czy do mamy, do dziadka, do wujka, do jakiejś tam ciotki, kuzynki, czy do znajomego, to po prostu tam będzie taki moment, że się tam będą pytać, pod jakim adresem zamierzacie zostać, czy coś takiego. To też nie jest obowiązkowe, ale jeżeli zamierzacie już do kogoś jechać, to no to wypadałoby sobie te informacje też przygotować i będzie tam takie pytanie na temat okresu, jakim zamierzacie zostać w Stanach. Więc jeżeli macie już w głowie mniej więcej, to też sobie zapisać, tak żeby się nie walnąć mniej więcej do kiedy zamierzam być. To są takie rzeczy, to można sobie na biurku rozłożyć, na ekranie poustawiać, tak żeby po prostu to się wypełnia i pa pa bach, wszystko się spisuje. Proste, łatwe i przyjemne. Oczywiście, jeżeli macie ochotę startować z innej ambasady, bo możecie startować przecież z ambasady w Londynie, możecie się udzielać, możecie się starać o tą wizę, będąc Polakiem, w ambasadzie w Kanadzie, gdziekolwiek mieszkacie, bo to być może ogląda mnie ktoś, kto nie mieszka w Polsce, a coś się chce starać o wizę, bo ma obywatelstwo tylko polskie, to na dobrą sprawę też może, tylko musi sobie na samym początku wybrać, gdzie on tam chce jechać. Wcale nie ma obowiązku przyjechania do Warszawy czy Krakowa. Jest na pewno to ułatwienie, dlatego że ci konsulowie, oni po polsku mówią. To znaczy, no tak, no czasami niekoniecznie tak biegłym polskim, ale oni mówią po polsku, więc jeżeli ktoś ma problem z angielskim, czy na przykład nie mieszka w Szwecji, no to tam oni może po szwedzku trochę będą i będą po angielsku mówić i to wszystko, więc tak się nie nastawiać. Więc to możecie oczywiście. I dzięki Bogu to wszystko jest online. To wszystko jest online, a nie, bo pamiętam, że jeszcze 7 lat temu to trzeba było to drukować na jakiejś specjalnej laserowej drukarce, na specjalnym papierze, gdzieś to zabierać, wysyłać. Nie, to wszystko tu już jest proste, jasne, przyjemne. Naprawdę, naprawdę to jest proste. Naprawdę się tego nie bać. Naprawdę to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Aplikowanie o wizę to jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Możecie sobie puścić jakąś miłą muzyczkę, jak będziecie aplikować. Szybko zleci. Formularz, wypełnianie formularza, wypełniamy bez polskich znaków, oni Wam tam będą mówić to, nie wypełniacie z polskimi znakami, nie wypełniacie z polskimi znakami, nawet jak się ktoś nazywa, no Grzegorz Brzomczyk-Szczykiewicz, czy on tam jakieś polskie literki, może i ma, może i nie ma, nieważne, ktokolwiek, jakiekolwiek, omijacie, czyli jak jest eś, to S, jak jest on, to A i prosto idzie, nie trzeba się nad tym zastanawiać. Będą Was pytać o imię, o nazwisko, o płeć, o datę urodzenia, o miejsce urodzenia. Będą się Was pytać o takie rzeczy, czy macie jeszcze jakieś inne obywatelstwo oprócz polskiego, jakie obywatelstwo macie, bo jak to nie jest głupie pytanie, bo ten formularz wypełniają ludzie z całego świata. Będą się pytać, czy dostajecie kiedyś jakiś numer social security number, czy jakiś tam numer, założyliście jakąś firmę, czy macie jakiś NIP taki amerykański, no to jak nie byliście w Stanach, to nie. I za każdym razem, jeżeli coś Was nie dotyczy, to trzeba tam zaznaczyć, nie dotyczy to mnie, nie dotyczy to mnie, nie dotyczy to mnie. Żeby oni się, bo ten formularz bardzo dziwny jest i on jak nie zaznaczy się takich rzeczy, to on po prostu nie puści Was dalej. Jeżeli czegoś nie wiecie, to piszcie względem swojej najlepszej wiedzy. Jeżeli nie wiecie, na przykład, nie wiem, a straciliście kontakt ze swoją mamą, albo ze swoim tatą, albo nie wiem, z jakimś rodzeństwem, a będą tam pytania o rodzinę, to po prostu napiszcie tyle, ile możecie, bo nie macie obowiązku wiedzieć wszystkiego. Macie obowiązek powiedzenia prawdy, tylko prawdy i samej prawdy. Ten formularz to jest rodzaj przysięgi. Oni to traktują bardzo poważnie, więc wbrew pozorom, to jest naprawdę istotne, żeby o tym pamiętać. Piszcie, co wiecie, szczerze, jak tylko można. W tym formularzu nie ma najmniejszego problemu. No więc co tam jeszcze jest? Telefon, tam jest adres, tam jest numer paszportu, tam jest, czy ktoś z Wami jedzie, bo jeżeli ktoś z Wami jedzie, jakiś chłopak, dziewczyna, może dzieci, to tam to trzeba to wpisać. Znaczy można to wpisać, ale oni się tak muszą wypełnić swój formularz, musicie wypełnić jakiś formularz, jakieś tam dziecko chyba. Trzeba wypełnić formularz za dziecko, no i ponieść dodatkową opłatę. Czasami można, jak się razem podróżuje, to można razem mieć na rozmowę, ale też nie zawsze. Więc możecie tam to wpisać, ale to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia.
No i do tego oczywiście daje się to zdjęcie fenomenalne, to fajne zdjęcie, na którym nie wolno się uśmiechać. No i szczerym trzeba być, już o tym mówiłam i będę to powtarzać, szczerym trzeba być. Nie kombinujcie, że pracujecie w jakiejś firmie, jak nie pracujecie, że studiujecie gdzieś, jak jeszcze nie studiujecie, bo oni mogą mieć takie informacje, oni mają więcej informacji niż się spodziewacie. W kwestii tej pracy właśnie, jeżeli nie pracujecie w jednej firmie, przynajmniej pół roku, a najlepiej to rok, to powiem Wam, że oni bardzo krzywo patrzą na takich aplikantów. Bardzo krzywo patrzą na jakichś studentów, którzy dopiero co skończyli studia, bo patrzą dziwnie na maturzystów, już zdałeś maturę, a jeszcze się nie dostałeś na studia, bo może są takie sytuacje. To oni się zaczynają od razu się bać, bo jeżeli no niby masz taką, niby możesz pracować, prawda, no dopiero zacząłeś pracę, to masz możliwości, no to oni mówią, no ale kto Wam ten urlop nagle dał, tak? Więc to oni mają do tego takie od razu podejście, nie, że to jest niemożliwe, ale trzeba z tym uważać, więc trzeba pamiętać, co się tam wpisuje, trzeba zgodnie z prawdą, no ale jeżeli mówię, pracujecie gdzieś tam od 2 tygodni, to mogą mieć taki bardzo dziwny wyraz twarzy, jak to podacie. Jedną z takich ważnych rzeczy jest okres wyjazdowy, bo tam trzeba wpisać, kiedy tam macie niby jechać, to nie ma takiego obowiązku, żeby się później tego trzymać, to tam musicie coś wpisać, ale ja nie radzę wpisywać dłużej niż 3 tygodnie, miesiąc, przynajmniej taki pierwszy wyjazd, dlatego że, to znaczy to nie ma takiego znaczenia, że możecie wpisać, że oj, jadę na święta Bożego Narodzenia, a później się rozmyśleć i pojechać na święta wielkanocne, nikt Wam tam nie będzie robił problemu na granicy. Chodzi o to, żeby po prostu na samym starcie nie mówić, o jadę na 6 miesięcy. Bo oni się zapytają, a z czego będziesz żył? Masz na to kasę? O kasę mogą się zapytać później na rozmowie. No wiadomo, tam później jest jakaś taka sekwencja pytań o to, czy tam nie jesteś terrorystą, czy nie byłeś karany, czy nie byłeś, nie pracowałeś jako prostytutka, nie brałeś udziału w jakimś przemycie narkotyków, to tam raczej wiadomo, że tam trzeba wpisać czy nie, o ile jest to zgodne z prawdą. Chyba tam jest pytanie o to, czy właśnie było się karanym. Ja nie pamiętam dokładnie tego, tak mi się wydaje, że tam jest takie pytanie. Jeżeli byliście karani, no to no, po prostu to trzeba powiedzieć, że byłem wyjaśniony, tam jest takie miejsce na wyjaśnienia. Być może, jeżeli to jest jakaś taka drobna sprawa, to Was puszczą do Stanów. Ja nie wiem. Raczej są słabe szanse, ale jak mówię, no może. Podpisuje się to elektronicznie i wysyła. Z głowy. Koniec. To naprawdę 20 minut to jest tak, żeby to zrobić sobie 3 kanapki w tym czasie, tak naprawdę. Bo to jest naprawdę bardzo prosty formularz. Tam jeszcze go sobie można posprawdzać, ale tam żadnej filozofii wielkiej nie ma. Zapomniałam jednej rzeczy powiedzieć, że jak się przygotowujecie, to powinna być jeszcze jedna rzecz, odpalona drukarka. Dlatego, że na końcu tego formularza powinna być takie pam, taka fantastyczna strona z jakimś super magicznym numerem. I ten super magiczny numer jest i super istotny, bo bez niego się nie umówicie na rozmowę. Więc można sobie tą stronę niby wysłać mailem, ale naprawdę najlepiej ją sobie wydrukować. Nic Wam nie szkodzi. Odpalcie sobie tą drukarkę, niech tam mruczy jak taki mały kotek i niech Wam wypluje później ten papier. Macie ten papier, możecie się umawiać na rozmowę. Jej, w końcu, najważniejsza część. Jak wiadomo, zazwyczaj w Polsce, to jest Warszawa i Kraków. To gdzie Wam bliżej, to już żeście podjęli decyzję. Jest taka strona znowu podam linka, to wszystko jest w jednej lokalizacji. To nie jest tak, że to jest 15 tysięcy różnych stron, to jest jedna strona z podstronami. Tam się zakładacie sobie konto, wpisujecie ten numer i możecie się umawiać na rozmowę, tam po prostu dokładnie Wam powiedzą, jakie są wolne terminy. Zazwyczaj wolne terminy to się znajdą w ciągu 3 dni do tygodnia. Zazwyczaj to są ranne godziny, 8-9 rano, coś takiego. Przygotujcie się na to, że to będzie pół dnia co najmniej, więc proszę nie mówić spóźnij się do pracy, najlepiej wziąć urlop. I spodziewajcie się, że jeżeli są jakieś święta, amerykańskie święta też, bo oni obchodzą amerykańskie święta, są jakieś święta albo jakiś dziwny okres, taki pseudoświąteczny, to czy tam wakacyjny, czy coś takiego, to po prostu kolejki mogą być dłuższe, bo zawsze możecie mieć ten okres na oczekiwania na rozmowę być dłuższy, czyli nie wiem, jakieś święta Bożego Narodzenia, koniec roku, jakiś początek wakacji, no to może nie będzie to 3 dni, tydzień, tylko na przykład 2 tygodnie, albo 3 tygodnie, żeby się dobić na taką rozmowę. Więc weźcie na to poprawkę.
Oni niby zalecają udanie się na taką rozmowę 2 miesiące przed wyjazdem, no bo to jest słuszne, że w razie czego to możecie jeszcze kupić, czy tam zwrócić bilet lotniczy, czy coś takiego. No ja nie radzę w ogóle kupowania jakichkolwiek biletów lotniczych bez papieru w ręce, ale tak mówię, no, dwa miesiące to jest ustalony termin, niby. Przechodzimy do części rozrywkowej, czyli rozmowa z konsulem. Rozmowa z konsulem, jak wiadomo, rano się pojawiamy, tam jest zazwyczaj kolejka ludzi, ja nie wiem jak jest w Krakowie, bo ja zawsze byłam w Warszawie, tam jest zazwyczaj kolejka ludzi, wszyscy się denerwują, pokazują papiery, mówią, o Boże, tym razem znowu nie dostanę, albo ja znowu nie dostałam, albo jestem 15 raz, o Boże, wszystkich tak tutaj, nikt nas tu nie wpuszcza, więc ładujecie się taką pseudopozytywną energią. Radzę nie pojawiać się, nawet nie stawać w tej kolejce z komórką, wziąć sobie dobrą książkę, wziąć sobie, co trzeba wziąć? Więc trzeba wziąć ten kwitek na wszelki wypadek z tym numerkiem, coście sobie wydrukowali, paszport, to już rozmawialiśmy, należy sobie także wziąć jakąś dobrą książkę, bo nie za bardzo można tam wziąć komórkę. Albo wam tą komórkę zabiorą, zamkną w takiej szafeczce i dadzą wam kluczyk. Albo są jakieś tam sklepy, pamiętam, że pod ambasadą w Warszawie to był taki sklep, który można było sobie wynająć, jakiś tam niby taką szafeczkę, taką szafkę, takie skrytkę i tam można było to zostawić wszystko. No ale jak ktoś, nie wiem, macie samochód, jakiś znajomy z wami będzie, to dajcie mu tą komórkę, jakieś tam, nie wiem, noże, nie wiem, cokolwiek tam ze sobą macie, bo tam są bramki, więc was tam przetrzepią, tak jak na lotnisku. Więc lepiej zostawić te rzeczy gdzieś tam u kogoś zaufanego. Nie to, że ja nie ufam ambasadzie Stanów Zjednoczonych, ale na dobrą sprawę, ja nie lubię zostawiać telefonu w jakichś dziwnych miejscach. Więc paszport, ten kwitek niby nie jest potrzebny, ale to na wszelki wypadek, nie? Palce, sprawne palce, jeżeli żeście się pocięli palcami, bo pracujecie w tartaku, to sobie tą rozmowę przełóżcie. Nie wiem, chyba można ją przełożyć z jakimś tam wyprzedzeniem. Ponieważ oni wam będą robić odciski palców w tej ambasadzie. Przed rozmową oni w ogóle was sprawdzą. Można sobie zrobić makijaż, bo oni chyba tam zdjęcia robią. Znaczy, no nie przesadzajcie znowu. Ładnie się ubrać, ale nie przesadnie, bo to nie jest bal, ani rozmowa o pracę. Tylko normalnie się ubrać, a nie jak dziad jakiś spod budki z piwem. I nie robić jakiegoś takiego hipsterskiego wizerunku. Chyba, że się ma miliony dolarów, to basta. To tak was puszczą. No i należy zabrać jakieś dokumenty, które mogą udowodnić wasze związki z krajem. Te związki z krajem to jest cała afera o to, bo oni, jeżeli wam odmówią, to zazwyczaj dostaniecie takie pismo, które właściwie nie ma, no, nic z nim nie można zrobić. To jest taka informacja, że nie udowodniliście silnych związków z krajem. A jak macie takie rzeczy udowodnić? No, na przykład macie mieszkanie, macie jakiś kredyt na samochód, w ogóle macie jakieś kredyty. Nie wiem, coś tam możecie pokazać, no nie wiem, macie chorą mamę, no cokolwiek, co możecie udowodnić, że jak wyjedziecie, to wrócicie. Pomyślcie, co może was trzymać, te dokumenty mogą być po polsku, to nie ma problemu. Ale tych dokumentów nie możecie tak podsunąć konsulowi. Macie, jak on zapyta, ewentualnie, to możecie mu wtedy pokazać. Jak ktoś jest bardzo sprytny, to może nawet rozmowę tak naprowadzić. Ale uważać z tym. No i powinniście też zabrać coś takiego. Ja uważam, że to nie jest taki głupi pomysł. Znam ludzi, którzy się z tym bardzo, nie bardzo z tym zgadzają. Ale na przykład zaproszenie od babci, dziadka, wujka, kogokolwiek tam by nie mieszkał, do Stanów. Że po angielsku. Jedziecie na przykład, nie wiem, na wycieczkę dookoła Wielkiego Kanionu. To od biura podróży, papier. Ta pani będzie jechać, ten pan będzie jechać. Jedziecie na jakiś, na E3 czy tam na inny paks związany z grami, informacje, to i to i to. Oni o tym wszystkim mogą nie wiedzieć. A jeżeli udowodnicie, że jedziecie w konkretnym celu, to już dla nich już jest, to już jest dla nich trochę z górki. Szczególnie właśnie to zaproszenie, bo się zdarzają właśnie takie zaproszenia, że na przykład rodzina czy coś znajomi powiedzą, tak, ja zapraszam pana Jana Kowalskiego, będę go utrzymywać, pod tego czasu będzie miał tam schronienie i tak dalej, w razie czego można się ze mną skontaktować. I dla nich to już jest bardzo często, jeżeli oni nie wiedzą, czy mam dać wizę, czy tak, nie są pewni, to jest na was plus. To nie jest tak, że
Wy nie macie pracy, nie macie pieniędzy i macie zaproszenie i to Wam pomoże. Nie, ale to może być taki dodatkowy plusik gdzieś tam, jakiś tam punkcik tu, punkcik tam. Zawsze dobrze coś takiego wiedzieć, nie? Więc przechodzi się tam przez jedną bramkę, drugą bramkę, tu się oddaje, tam się oddaje, tu ciski palców, a tu zdjęcie, a tu jedna kolejka, tu druga kolejka, to trwa i trwa i trwa. Tych ludzi tam jest naprawdę dużo. Nie wszyscy są po wizy turystycznej, niektórzy są tam po wizy K1, O i tak dalej, inne tam. Więc to nie jest tak, że ta cała gromada to jest koniecznie wasi jacyś tam kompetytorzy, że musicie ich jakoś pokonać w jakimś niesamowitym konkursie, kto dostanie wizę, a kto nie. No i na samym końcu dosyć taki numer, jak na poczcie, w banku, siadacie sobie przy takiej ładnej amerykańskiej fladze i tam są takie okienka, jak na poczcie, a właściwie tak jak w banku. I tam ping, ping, informują, który numerek. Wy macie swój numerek, od tego numerka trzeba pilnować i podchodzicie. Nie macie absolutnie wpływu, do kogo podchodzicie, z kim będziecie rozmawiać, jak mu się podoba ta pani, a ten pan się nie podoba, bo on jest taki pochmurny, to nie ma wpływu, wasz numerek wybije i idziecie do tego pochmurnego, tak? Zazwyczaj jest to takie oczekiwanie pełne nerwów, bo tam kupa ludzi się denerwuje, widzicie, ludzie wychodzą z płaczem, niektórzy opowiadają z rozpaczą o jakichś swoich sytuacjach tam życiowych. Znaczy, no, ja raczej staram się tego nie słuchać, ale mimo wszystko, no to niektóre, jak się tam usłyszy, coś tam dosłyszy, to no, powiedziawszy szczerze, robi się tak nieciekawie, bo to żadna przyjemność słyszeć o czyichś prywatnych sprawach. No i w końcu nadchodzi ten wspaniały moment. Możecie porozmawiać z konsulem. I teraz tak, konsul mówi po polsku, ale to nie jest taki jego pierwszy język. Więc uwaga z metaforami, bo ja kiedyś miałam taki problem, że właśnie miałam rozmowę z konsulem i pani się pyta, czy tam gdzie ja chcę jechać i tak dalej. I tam powiedziałam, gdzie chcę jechać i ona mówi, na ile? Ja mówię, na miesiąc. A pani mówi, ale dlaczego na miesiąc? Ja mówię, wie pani, bo w mojej branży jest sezon ogórkowy teraz. I ona mówi, ale pani mówiła, że pani robi co innego, pani mi mówi teraz, że pani w ogórkach pracuje. Ja jej tłumaczyłam, przez 15 minut odkręcałam to, że to jest takie powiedzenie po prostu, że to, że to się nic nie dzieje. I ona była taka strasznie podejrzliwa do mnie, więc uważajcie z metaforami, odpowiadać jasno, odpowiadać przykładnie, żadnych nerwów, zachowywać spokój. On nam was będzie pytał, gdzie, po co, do kogo, na jaki okres czasu itd., itd. Więc to tam grzecznie odpowiadać, zapewnie zapyta się, czy ktoś z rodziny był w Stanach, to nie kłamać. Możecie powiedzieć, że nie macie kontaktu z tą osobą, jak nie macie kontaktu z tą osobą, ale nie kłamać, bo jak po prostu powiecie, nie no, mój tato no absolutnie w żadnym Nowym Jorku nie siedzi, on jest tutaj w domu, tam pieli grządki, ogórki zrywa, a później się okaże, że tatuś od 20 lat w Nowym Jorku siedzi na nielegalu, no to możecie mieć problem z wjazdem. Jest jeszcze jedna kwestia, przygotujcie się, co mówicie na temat miejsca, gdzie jedziecie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Oni was potrafią zapytać, chcecie jechać do Nowego Jorku? Fajnie, a co chcecie tam zobaczyć? I nie możecie powiedzieć, statuę wolności, ale pani to napisała, że pani tu chce być 3 tygodnie, co dalej pani ze sobą zrobi? Statua wolności to jest jeden dzień. No, 2. Może 3, no. Ale tak, co więcej chcecie zrobić, więc zaplanujcie sobie jakiś taki plan podróży. Z Nowym Jorkiem to jeszcze z głowy, ale jak ktoś na przykład właśnie chce pojechać do jakiegoś Missouri, no to... A poza do Missouri? Jakiś konkretny plan? Dlaczego tam? Więc to jest dobrze się przygotować i sobie poczytać, co, gdzie można. No Wam się przyda, bo jak chcecie jechać do konkretnego miejsca, to przynajmniej się dowiecie, co można zobaczyć, co tam ciekawego jest. Broń Boże, nie wspominać macie jakieś dziwne plany, na przykład, nie wiem, chcę pojechać do Ameryki, żeby nauczyć się strzelać z karabinu automatycznego, to lepiej takie rzeczy nie mówić. Strachując od faktu, że takie rzeczy to chyba wam nawet nie pozwolą za bardzo. Zależy, w którym stanie. Dobra, załóżmy, że poszło dobrze. Jaki jest znak, że poszło dobrze? Zabierają wam paszport. Ha! Zupełnie odwrotnie niż w biurze paszportowym w PRL-u. Jak widać, że ludzie wychodzą z paszportami, i to są smutni, źli. A jak wychodzą bez paszportów, to są szczęśliwi. Czyli jak wam coś zabiorą, to macie być szczęśliwi. Bardzo łatwo widać, kto dostał wizę, jak to nie. Bo oni muszą zabrać paszport, żeby wam wydrukować ten taki kwitek. I oni też mówią, niekoniecznie wam mówią przy tym okienku, ale czy wam mówią tam, czy zobaczycie to w paszporcie, na ile ta wiza została przyznana. Wiza zazwyczaj zostaje przyznana na 10 lat.
Ale mogą być wyjątki, mogą przyznać na 1, 2, 3, 5 lat, to zależy. Jak Wam nie ufają, to mogą Wam jakiś taki dziwny termin wstawić. Normalnie jest na 10 lat. I to znaczy, że ustaliliśmy, że pierwsza podróż jest na 3 tygodnie, prawda? Rozmawialiśmy o tym. Druga może być już na 2 miesiące. To już jest później rozmowa z Panem na granicy, czy Was puści, czy nie. Ale na takiej zasadzie to pierwsza podróż tak, żeby to uwiarygodnić, żeby dostać ten papier. I najlepiej na 3 tygodnie pojechać, a nie na jakiś tam nie wiadomo jaką wyprawę, prawda? Nie znacie kraju, lepiej ostrożnie. I teraz jest taka kwestia. Co może pójść źle? Co może pójść źle? Nie macie pracy. Pracujecie, ale krótko. Nie studiujecie. Jesteście bezrobotni. Nie macie żadnych dochodów. Nie macie żadnych oszczędności. Oszczędności mogą zapytać, żeby pokazać. Nie macie żadnych związków z Polską. Ani mieszkania, ani samochodu, ani rodziny, ani nic. I to będą dla nich znaki zapytania. I jak oni mają wątpliwości, to po prostu nie wpuszczają. Znaczy nie wpuszczają, nie dają tej promocy. Ale jeżeli oni mają znaki zapytania, to ci na lotnisku też będą mieć. To nie jest tak, że to jest jakaś taka zupełnie niezależna jednostka, że tam na tym lotnisku w Stanach Zjednoczonych, na lotnisku w porcie, gdziekolwiek, to są słodkie misie. I oni patrzą na tą promesę i w ogóle wszystko jedno. I trochę mogą Was łatwiej potraktować, ale mimo wszystko też będą zadawać pytania. Możecie nie wiedzieć, gdzie jedziecie, albo no nie mam pojęcia. Swą drogą, jeżeli wypełniacie ten formularz i tam jest takie miejsce, gdzie jedziecie i nie wiecie, to możecie wpisać, że jedziecie do hotelu. Możecie sobie wymyślić jakiś hotel z tej miejscowości, gdzie chcecie jechać, nawet zrobić rezerwację, bo rezerwację można skasować teraz, 24 godzin przed wyjazdem. Albo po prostu wpisać hotel, bo to po prostu udowadnia, że no chcecie pojechać, no ale nic nie rezerwujecie bez tej wizy, nie? To taka dygresja. Powinna być gdzieś to była wcześniej. Cholera. No ale jesteśmy na tym etapie pod tytułem coś może pójść źle, no i nie można się odwoływać, to mówiłam. 640 zł poszło się kochać. Ale załóżmy, że nie macie takich problemów. Miejmy nadzieję, że nie będziecie mieć takich problemów, bo naprawdę tą wizę to nie jest tak ciężko dostać, chyba że ktoś nabroił, nie wie gdzie jedzie, albo nie jedzie tak do końca zwiedzać. Jak ktoś jedzie zwiedzać, to zazwyczaj naprawdę wie, po co, gdzie, dlaczego, do kogo, co chce zobaczyć, ma na to pieniądze. Coś tam jest jakaś informacja, jak chce tam wizę, że może kiedyś pojadę, a może nie, to pan konsul ci powie, to proszę przyjść wtedy, kiedy pan będzie już chciał jechać. Dobrze? Dziękuję za 640 zł. Ponowne aplikowanie nie radzę za szybko, jeżeli Wam wiza zostanie odmówiona. Radzę poczekać przynajmniej 6 miesięcy, jak nie rok. Bo teoretycznie możecie aplikować, jak coś się w Waszym życiu zmieni. Ale jeżeli nawet jesteście bezrobotni i nie dostaliście wizy, a później znaleźliście pracę w następnym tygodniu, to ja nie radzę aplikować po 2 miesiącach, bo Pan konsul znowu powie, no fajnie, ale Pan za krótko pracuje i 640 zł kolejne znika, tylko razem sobie poczekać. Nowej pracy tak, z domu jeszcze troszeczkę sobie posiedzicie. Więc to tam naprawdę nie ma się co śpieszyć, chyba że chcecie wydawać pieniądze i tam wyrzucać jak tak. Może. Jak mówię, to nie jest wiza, to jest promesa wizowa. To jest tylko i wyłącznie papier, który Wam pozwala stanąć na lotnisku. Niech Wam nikt nie wmawia, że to jest jakieś prawo do pracy, zielona karta czy coś. Nie! I nie wysyłać zdjęcia tego, broń się Panie Boże, dostaniecie to, żeby nie było takich numerów, że ktoś po prostu... Dostałem wizę i zdjęcie na Instagram. Z tym numerem, z tym wszystkim. Równie dobrze możecie zrobić sobie zdjęcie swojego, no nie wiem, paszportu albo swojej karty kredytowej z numerem PIN. Więc to jest Wasza informacja, nie udzielać tej informacji nikomu, kto nie jest uprawniony. No mamie możecie pokazać, dziadkowi możecie pokazać, dzieciom możecie pokazać, ale to tak, no tylko tyle. To jest taka forma nalepki, to jest na jednej ze stronie paszportu, ja swojej wizy nie będę pokazywać, ale to jest na jednej ze stron paszportu, to jest tam wlepiona tam wiza, na stałe. I tam jest też taka karteczka zazwyczaj przylepiona pod tytułem, to nie gwarantuje wjazdu. Przeszliście przez to wszystko, to nie gwarantuje wjazdu, bo nie gwarantuje. Na co uważać? Uważać na parę podstawowych rzeczy. Nie aplikować na nic innego, tylko przez stronę ambasady. Oblewać tych wszystkich prawników, jakieś magiczne biura, które Wam pomogą. One Wam nic nie pomogą. Nie dzwonić do tej ambasady, bo tam jest jakoś strasznie droga jak cholera. I też zrozumieć tych konsuli. To wcale nie są ludzie, którzy chcą coś złego dla Was. Tylko oni tam siedzą i oni chyba za bardzo się nie mogą też integrować z ludźmi, tylko są więźniami w tych ambasadach, albo jakieś...
to nie jest, to jest jakaś długa kadencja i nie bardzo się mogą bratać, bo nie powinni mieć jakichś związków. Przynajmniej tak słyszałam, że oni powinni mieć jakichś takich układów z Polakami, żeby nie patrzeć jakoś tak, żeby nie patrzeć stronniczo. No dobra, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak podobało się, dajcie łapkę w górę, zalajkujcie, podzielcie się. Jakiekolwiek sugestie mile widziane. Przepraszam, że materiał jest tak ścięty, pocięty, ale chciałam Wam przedstawić jak najwięcej informacji bez żadnego i zacinania się. Więc mam nadzieję, że niedługo wrócę do Was z większą ilością informacji na temat odwiedzenia Stanów Zjednoczonych. Jak to się pakuje, jak to się jedzie na lotnisko, jak to się tam rozmawia z tymi kolorowymi misiami, jak to się wszystko tam przechodzi. Więc nie bójcie się, te odcinki na pewno będą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, pa pa!